Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krowi i na ziemi biskupiańskiej. Przyjechaliście Państwo do Krowi, żeby zobaczyć i zwiedzić muzeum, ale też posłuchać i zapoznać się chociaż pobieżnie z miejscowym folklorem. Biskupizna to jest taki mikroregion folklorystyczny, jeden z najmniejszych w Polsce, który obejmuje kilkanaście miejscowości wokół Krowi i który wykształcił specyficzną kulturę, obyczaje i stroje, które trwają do dziś. Ludzie te stroje noszą, nie przebierają się w nie, tylko się ubierają w nie, ponieważ one są ciągle w użyciu funkcjonują jako odzież odświętna i na uroczystości. Witam Państwa w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny, ponieważ te dwa człony nazwy mówią o tym, czym jest to muzeum. Muzeum powstało w fabryce mebli przedwojennej mojego dziadka Teofila Hałasa. Ja nazywam się Marek Hałas i prowadzę to muzeum. Obiekt użytkowany stolarsko do dnia dzisiejszego. Także jak będziemy przechodzić, proszę uważać, ponieważ maszyny mogą być gdzieś tam naoliwione, bo one muszą funkcjonować, więc można się pobrudzić. To znaczy nie tak wszędzie, gdzie przejdziemy, to się pobrudzimy, ale trzeba na to po prostu zwrócić uwagę, ponieważ jest to jakby obiekt funkcjonujący. Sam budynek tej fabryki mebli powstał w latach 20. XX wieku, kiedy mój dziadek postanowił nie pracować tak ciężko jak jego ojciec i dziadek, którzy mieli już zakład stolarski w Krowi, ale wszystko wykonywali ręcznie i praca stolarza wówczas była bardzo ciężka. Postanowił mieć zakład, który będzie miał maszyny i jemu i jego pracownikom będzie się pracowało lżej. I dlatego w opracowaniach też funkcjonuje, że w Krowi było ileś tam stolarni i fabryka mebli, ponieważ podział pracy w tym zakładzie już był taki jak w fabryce. Mimo niewielkich jakby rozmiarów budynku, ten podział już był podzielony na poszczególne etapy. Ludzie byli już przypisani do miejsc, podawali sobie obrabiane elementy i one wędrowały dalej. Cała działka była też zagospodarowana w taki sposób, żeby wszystko służyło stolarstwu. I powstawały te obiekty od lat 20. Oprócz domu i parteru tego budynku, który powstał wcześniej, w 1902 roku, i był to dom i stajnia policjanta pruskiego konnego podczas zaboru. Ponieważ znajdowało się tak już na peryferiach miasteczka, więc tutaj oprócz policji miejskiej był policjant konny powiatowy, który objeżdżał. Taka ciekawostka, że po I wojnie światowej, jak Niemcy się przegrali wojnę i Polska powstała, mimo to mieli prawo własności do obiektów tak zwanych państwowych i policja zatrzymywała prawo własności i sprzedawali tylko swoim, czyli Niemcom, takie obiekty, które już były właściwie w niepodległej Polsce. I mój dziadek nie mógł tego obiektu i tej działki kupić. Kupił ją przez swojego kolegę miejscowego Niemca, który odkupił od państwa pruskiego i dopiero po pewnym czasie mógł to oddać z powrotem, znaczy nie z powrotem, tylko oddać w ręce dziadka. No i dziadek potem zaczął to rozbudowywać, piętro i dalsze budynki. A szło mu to też łatwiej, dlatego że jego teść był budowniczym i dla niego to budował. I poszczególne budynki były do suszenia drewna, do obróbki wstępnej, a ta droga, którą Państwo dojechaliście, tutaj była do niedawna, jeszcze kilka lat temu, linią kolejową.
także można było rozładować drewno, załadować to, co się tutaj produkowało. I tak też było robione. Jeszcze ja pamiętam w dzieciństwie, już to już były inne czasy, ale raz tylko pamiętam, że drewno rozładowali z pociągu. No, w międzyczasie byliśmy z tego miejsca dwa razy wywłaszczani i wyganiani, bo raz w okresie II wojny światowej, a raz w okresie lat 50. No ale szczęśliwie wróciliśmy i obiekty też się zachowały, także teraz mogą służyć już bardziej może kulturze niż rzemiosłu. Ale chcemy tą działalność też rozszerzać i poszczególne obiekty przystosowywać do tych takich funkcji muzealno-kulturalnych, więc ta oferta będzie rozszerzana. Wejdziemy.